Halo, halo, dzień dobry. Jestem. Chciałam zdążyć w czasie dnia nagrać coś, ale ciągle coś. A to coś trzeba było sprzątać, a to dzisiaj robiłam pasty i tak wyszło, że jest ciemno prawie. W sensie szaro się robi, tu lampa świeci taka żółta. A chciałam nagrać coś na tle choinki i nie mam z której strony usiąść. Usiadłam w takim mrużku, żeby zagadać chwilkę. Kochani, tęsknię? Tak, myślę, że trochę tęsknię za nie za nagrywaniem, tylko za osobami. Za osobami, za kontaktem. To myślę, że tak, ale powiem wam jakoś tak, nie wiem. Ja to zawsze mówiłam. Siadam i gadam, bo mi się chce. O czymś, o niczym po prostu leciało, a teraz nie leci. No, jakoś tak przestało, słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale wszystko u nas jest dobrze, bo piszecie do mnie wiadomości, gdzie jestem, co się ze mną dzieje i dlaczego nie nagrywam, bo nagrywam na kuchenne, a tu nie nagrywam. No i właśnie sama nie umiem wam odpowiedzieć na takie pytania, nie umiem odpowiedzieć, bo wszystko jest dobrze, tylko po prostu wy wiecie, jak to jest. Czasami się po prostu nie chce gadać. Nie chce się gadać. Jakoś tak. Taka cisza, jakieś takie przemyślenia. Słuchajcie, ci, co są w temacie, to na pewno wiedzą o tych wszystkich, jak się nazywały. To słowo mi wyleciało. Takie bramy energetyczne są dla Ziemi pootwierane. Był kanał, kanały energetyczne. Był 11, 11, 11 listopada jeden taki był. Teraz jesteśmy w trakcie takiego kanału energetycznego dla Ziemi. 12, 12 i to jest w ogóle 12, 12, 12, czyli 12 z dnia, 12 z miesiąca i 12 z roku, bo 2019, jak się to sumuje, to jest 12 też i to są trzy trójki wtedy też i to jest niesamowicie silne pole energetyczne. Dla tych pewnie, myślę, że odczuwalne dla wszystkich ludzi, ale nie każdy będzie to kojarzył z tym polem i ci, którzy są w temacie, to na pewno wiedzą, o czym mówię. I być może to właśnie też ma wpływ na mnie, że ja po prostu jestem sama nie wiem gdzie, ale nie chcę mi się nagrywać, po prostu nie chce mi się. Słuchajcie, no tak, co będę oszukiwać i... A nie chcę też nagrywać coś tylko pod publikę, żeby było, bo to nie ja, nie? Nawet mi na kuchennym nie idzie tak dobrze, bo... Ale to wszystko, słuchajcie, ma potrwać do 22 grudnia. Od 23 grudnia ma się zacząć nowy świat. Nowe pole energetyczne. Wszystko będzie dużo fajniej, dużo lepiej. Będzie nam się bardziej chciało. Więc ja mam nadzieję, że też będzie mi się po nowym roku chciało. Bo... Co było, to było, ale chyba... Tylko miłe wspomnienia mam. Zresztą ja jestem takim człowiekiem, że nawet jak słucham horoskopu, a horoskopy na następne lata są po prostu, na następny rok są niesamowite, chyba właściwie dla każdego znaku, po prostu dla ludzi, bo ten nowy świat będzie po prostu podobno dużo, dużo lepszy. Ja wierzę w to i tak jak mówię, słucham horoskopu czy czegokolwiek, to jeśli jest coś, co jest pozytywne dla mnie, to ja w to wierzę i to słucham, a jeśli jest negatywne, to udaję, że tego nie słyszałam. Tak to ze mną jest. I tutaj na moim kanale też, co było, to było. Nawet nie pamiętam, ale gdzieś tam może coś było. Zdarzały się jakieś komentarze, coś tam. Nawet niektórym dałam się ponieść tematom, ale ogólnie wspominam tylko dobre i ciepłe osoby. I wszystkim tym osobom przesyłam z głębi serducha taki cuddle, taki przytulasek. Wiem, jak jest, bo ja też mam takie osoby, z którymi nawet być może nie do końca rezonuję, nie utrzymuję kontaktu, a jednak są gdzieś tam w głębi serca. Więc czujcie się, że jesteście takimi osobami. Naprawdę jest mnóstwo takich osób na moim kanale, które ze mną rezonują. Mam kilka szczególne pozdrowienia mam dla
Nie, nie będę wyliczać, bo to bez sensu. Bez sensu, ale wiem, Elzuni chciałam odpowiedzieć na chyba 3 komentarze z rzędu i jakoś nie poszło. Ale Elzunia, tutaj jesteś u mnie w serduchu. Życzę wszystkim razem i każdemu z osobna, żebyście właśnie szli tutaj serduchem. Czy to w każdym temacie, na każdej płaszczyźnie, czy to będzie płaszczyzna odżywiania, czy wiary, czy duchowości, rozwoju, czy w ogóle, nie wiem, jeszcze jakiej innej płaszczyzny damsko-męskiej, matczyno-dziecięcej i w ogóle słuchajcie swojego serca, ono zawsze zaprowadzi Was w dobrą stronę. Nie ma tak, że wszyscy powinniśmy robić jedno, nie? Wiecie o tym. Także jeśli ktoś będzie jadł mięso, a dobrze się z tym czuje, niech je mięso. Ostatnio jakieś dziwne historie na internecie, ja w ogóle tylko tytuły tam czasem jak wchodzę na swój kanał, to wyświetlają mi się moje subskrypcje, czy tam jakieś proponowane i widzę tytuły tych filmów i myślę sobie ciągle gdzieś tam odmładzanie na surowo, ciągle Agas in America jest gdzieś na tapecie i Magda, nie wiem co tam się dzieje na tych kanałach i naprawdę nie chcę już wiedzieć, jestem poza tym. Dlatego też właśnie nawet na swój nie wchodzę i na cudze kanały nie wchodzę, bo po prostu gdzieś nie potrzebuję tej energii albo tracenia energii, nie wiem, ale będzie co ma być. Będzie co ma być. Każdy niech słucha serducha, niech każdy, nawet jeśli nie utrzymujemy ze sobą kontaktów, w sensie takim, że ja nie jestem jakoś często na kanale, nie nagrywam, to i tak jesteście w moim serduchu. I ja mam nadzieję, że też jeszcze trochę zostanę w Waszym serduchu. Być może po nowym roku właśnie zrobi się tak, o, i zacznę znowu nagrywać. Może coś innego, może coś fajniejszego, nie wiem. Ale tymczasem jest tak, jak jest. Wyciszenie na święta, na maksa. No, nie powiem Wam, co gotuję, bo to chyba nie o tym film. Ale święta niepodobne do świąt, oczywiście, żadnych bigosów, żadnych jakichś takich, nie wiem, serników czy czegoś. Będzie mój makowiec na surowo, będą jakieś, nie wiem co jeszcze będzie, ryba po grecku, taka a la ryba. No nie wiem co tam będzie, nie umiem jeszcze Wam powiedzieć, sałatka będzie na pewno, sałatka warzywna będzie. Nie na surowo, tylko taka gotowana, tradycyjna na pewno będzie. I barszczyk. Jakieś takie rzeczy, bardzo niewiele, bo właśnie będzie makowiec surowy i piernik surowy i barszczyk i rybka będzie. Mój mąż będzie miał rybkę, dzieci też będą miały rybkę. Ja może też zjem rybkę, nie wiem. Także takie tam rzeczy, a później już normalnie. Nie będziemy mieć gości, nikt do nas nie przyjeżdża, nigdzie nie jedziemy. Nie wiem, mam nadzieję, że wybierzemy się gdzieś na jakąś wycieczkę w święta, jeśli tylko będą jeździły pociągi, bo jeszcze nie wiem. Ale zapodam coś mężowi, jeszcze nic nie wiem, ja wymyśliłam sobie to w głowie, jeszcze mężowi nie powiedziałam. To będzie musiał poszukać może jakichś pociągów, autobusów czy czegoś, żebyśmy gdzieś pojechali. Jeśli nie w pierwsze święto, to w drugie na pewno gdzieś coś już będzie można jechać, więc może sobie gdzieś pojedziemy na jakąś wycieczkę. I takie będziemy mieć święta. Spędzone razem. O, dzieci moje wracają ze szkoły. Kochani, kubulek otworzysz? Dziękuję. Dzisiaj jeszcze idę na przedstawienie, właśnie muszę się ogarnąć, bo ja się jeszcze właściwie nie czesałam dzisiaj, tak jestem rozczepana. Ale nie o to chodzi. Dzieci idą, więc będzie zaraz głośno. Wszyscy jesteśmy cali, zdrowi i tacy pozostaniemy oczywiście, czego i Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, z głębi serducha życzę dużo, dużo zdrówka, dużo, dużo spokoju przede wszystkim, takiego spokoju w tym przygotowywaniu świąt, ale i nie tylko, na co dzień, w głębi serducha, takiego spokoju międzyludzkiego, że tak powiem, ale też takiego spokoju wewnętrznego, umysłowego, duchowego, na każdej płaszczyźnie, bo to jest bardzo potrzebne, to nam daje siłę, jak jesteśmy tacy spokojni. No i co? Wymarzonych prezentów Wam życzę, jeśli takie są, żeby się spełniły Wam marzenia, no i żeby ten rok nowy był naprawdę lepszy. Że jak tak mówią, że ma być tak fajnie i tak energetycznie lepiej i każdemu ma się tak dobrze wieść, to tak właśnie, żeby się każdemu z nas spełniło. Żebyśmy wszyscy byli w dobrych związkach, w dobrych relacjach między ludźmi, żebyśmy byli w
w pracy, żeby nam się dobrze układało, żebyśmy dobrze zarabiali dużo, a mało pracowali i w ogóle, żeby normalnie gruszki na wierzbie rosły, słuchajcie, żeby rzeczy niemożliwe stawały się możliwymi, w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście. No i co? Ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Utulam. Aha, chciałam tylko dodać jeszcze, że już mam zaklepane miejsce i w marcu jadę na drugi stopień kursu Zdenko do Mancicia. Także będzie się działo. Mam nadzieję, że będę miała pracę na odległość, że tak powiem. Będę mogła, dam Wam znać oczywiście, co i jak, i mam nadzieję, że będę mogła może co niektórym z Was pomóc na odległość. Może poddacie się pod praktykę jako myszki doświadczalne Reni i coś zadziałam. Nie żebym tutaj mówiła, że a ja Wam pomogę, ja Was wyleczę, bo to nie o to chodzi, ale pewnie potrzebowała będę odważnych, którzy będą chcieli się poddać i spróbować, czy to działa, czy nie. Także zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że będziemy, mimo wszystko to myślę, że będziemy w kontakcie, ale na razie, tak jak mówię, święta, coś tam, wyłączyłam się. Może właśnie te zmiany tutaj na Ziemi mają to do tego, że jakaś taka jestem wyciszona i po prostu na pewno mnie rozumiecie. Na pewno mnie rozumiecie. Ściskam Was jeszcze raz bardzo, bardzo mocno. Zdrowych, wesołych świąt Wam życzę. Życzymy Wam całą rodzinką. Nie, Kuboś? Tak. A chłopacy jeszcze nie doszli, ale oni zaraz tu przyjdą. Nie wiem, czemu idą tak wolno? Może hulajnogi idą wstawić do piwnicy? Albo nie wiem co. Ale o, idą. Może chcecie ich zobaczyć troszkę? Idą moje żabki. Nie patrzeć na Was? Dlaczego? A ja nagrywam. Prezent masz i mam nie patrzeć, a ja nagrywam. Dzieci robią prezenty w szkole rodzicom na święta. Jeden tu już leży, o, tu leży jeden. A drugi idzie i mam nie patrzeć? Nie, nie patrzeć. Zdrowych, wesołych świąt. Wszystkim życzymy? Może Jasiulek przyjdzie, to był Maciej. Jasiu też ma prezent dla mnie, jeszcze jeden? Tak. To chyba byłam bardzo grzeczna w te święta. Byłam grzeczna, tyle prezentów? Ale tata nie dostał, bo nie skończyłam. Oj, nie przejmuj się, kochanie. Skończysz po świętach, co? Gdzie jesteś, chłopaku? Chodź, uśmiechniesz się, pomachasz do wszystkich. Zdrowych, wesołych świąt pożyczysz. Trudno, nie? Trudno. Jakoś będzie. O, kartka tu na krześle wisi. O, nie szkodzi. Grają i przyklejają kartki, bo coś tam. Nieważne. To co? Oj, to co robimy? Szykujemy się na wystąpienie. Dobra, bo chowa prezent za plecami. Muszę to ogarnąć. Sytuację. To co? Jeszcze raz. Buziaczki i wszystkiego co najlepsze, kochani. Na razie. Pa, pa.